dlaczego grzeje się koło tutaj, dlaczego grzeje się tarcza, nawet jeżeli się nie hamuje. Skąd na Feldze tutaj tyle pyłu hamulcowego? Klocki hamulcowe szybko się zużywają. Może być tego kilka przyczyn. Zaprezentuję na tym filmie wszystkie z nich. Żeby sprawdzić, co blokuje koło, trzeba zdjąć koło. Na sam początek, po zdjęciu koła, warto sobie poluzować podpowierzchnik. Tutaj ściągnąć tą gumkę. Po osiągnięciu gumki ukazuje się taka tutaj nakrętka. Jeżeli po poluzowaniu strona kierowcy podpowierzchnika, tarcza pracuje już lżej tutaj, to wtedy winowajcą będzie ten przewód hamulcowy, który tutaj biegnie do zacisku. On może się rozwracać w środku i powodować blokowanie wracania płynu hamulcowego z broniczka. Płyn powinien sobie swobodnie wracać. Jeżeli jest ten przewód rozwracony w środku, to płyn nie będzie wracał, będzie blokował właśnie zacisk. Jeżeli powodem jest tylko i wyłącznie smęczniały przewód hamulcowy, to piasta zacznie się lekko kręcić po odkręceniu podpowierzchnika. Natomiast jeżeli nie, to mogą być jeszcze inne przyczyny. Kolejna przyczyna to może być zapiekająca silnika ręcznego. Tutaj po zdjęciu tej gumowej osłonki, jeżeli się tą linkę zacznie ruszać góra-dół, ona musi pracować sobie tutaj w tym pancerzu teflonowym. Nie może być zapieczona, musi lekko pracować rękami. Są różne rozwiązania, tu jest akurat Opel, linka jest dostępna na zewnątrz. W innych autach linka jest wbudowana w środek w tarczę. W niektórych autach linkę można sprawdzić też pod fotelem kierowcy, czy gdzieś pod tunelem środkowym. Dalsze sprawdzanie będzie wymagało demontażu tego zacisku, czyli do odkręcenia są tutaj dwie śrubki, jedna jest tutaj, druga jest tutaj niżej i tu czasami jest taka kontra, czasami tu jest Torx, są różne rozwiązania. W Oplu jest tutaj akurat 13 i 15 kontrująca i wykręcać te dwie śrubki. I tak samo drugą. W tym momencie trzeba ściągnąć sobie zacisk z jarzma, tutaj podważać śrubokrętem od dołu, od góry. I też i wtedy on sobie już cały schodzi. 6000 po wymianie klocków, klocki prawie zjechane do zera tutaj. Teraz można sprawdzić sobie prowadnice hamulcowe. Tu jest jedna górna, powinna tak pracować, a tu jest druga dolna. Jeżeli będą zapieczone, będą ciężko pracować, trzeba ściągnąć tutaj je, wyciągnąć, wyczyścić, przesmarować smarem na hamulcu wysokotemperaturowym. Trzeba zwrócić uwagę, żeby ta gumka nie była uszkodzona nigdzie, żeby tutaj nie zbierał się brud. Następna sprawa to są te blaszki tutaj, po których pracuje klocek. Tu pracuje z jednej strony, tutaj z drugiej strony i to samo jest u góry. I te klocki powinny swobodnie się poruszać po tych blaszkach. Jeżeli tak nie jest, to trzeba zdemontować te blaszki i je wyczyścić albo wymienić. Po odkręceniu zacisku klocek swobodnie powinien sobie wyjść z tych blaszek. Tak samo drugi z drugiej strony. Żeby wyciągnąć te blaszki do wyczyszczenia, to się podważa. One już tak schodzą. Żeby blaszki dobrze leżały tutaj na jarzmie, też trzeba wyczyścić te powierzchnie styku blaszek z jarzmem, czyli to wszystko. Czyli są takie cztery powierzchnie styku. To musi być wszystko czyste i równe, po to żeby blaszka równo leżała i żeby klocek mógł sobie po nie pracować. To samo jest z drugiej strony i to samo jest u góry. Teraz można jeszcze sprawdzić sobie ten tłoczek, czy on pracuje prawidłowo, czy się przemieszcza w zacisku. W tym celu trzeba sobie zacisk tutaj w taki sposób zamontować do jarzma, żeby było łatwiej, i nałożyć taką maszynkę do wciskania zacisków. Ręcznie to jest bardzo ciężko wcisnąć i maszynką powinno to iść lekko. Jeżeli idzie ciężko, to ten tłoczek jest zapieczony. Można go wymienić, można go zregenerować, a można wymienić po prostu cały zacisk. Niektóre auta mają te tłoczki zacisków wciskane i wkręcane i wtedy trzeba dać lekki nacisk na maszynce, delikatny, nałożyć sobie tutaj taką żabę, tylko nałożyć ją tutaj na ten element tej maszynki, a nie na zacisk, żeby nie robić zadziorów na tłoczku, i próbować obracać, mając tutaj lekki nacisk. To powinno wszystko lekko pracować. Jeżeli nie znaleziono żadnej z tych przyczyn wymienionych wyżej, to należałoby się przyjrzeć wtedy pompie ABS. Może być tak, że pompa ABS nie cofa płynu hamulcowego do układu z powrotem. Przyczyną grzania się tutaj tego miejsca może być też zużyte łożysko, ale wtedy będzie go słychać, ono będzie huczało w czasie jazdy. Będzie tak tutaj też haczyć, kiedy się kręci piastą.
Montując z powrotem te śrubki tutaj, powinno się je montować na klej i lekko dokręcać, żeby w czasie wymiany zacisku hamulcowego nie wlatywał płyn. Wystarczy sobie zblokować hamulec jakąś rurką tak do fotela. Na stałe musi być wciśnięty i wtedy nie będzie wlatywał płyn. Tutaj przyczyną jeszcze może być uszkodzone, przekrzywione to jarzmo zacisku. Ono będzie podawać, że zacisk nie leży równolegle do tarczy. Klocki nie leżą równolegle do tarczy, tylko ocierają i też będzie to powodować przegrzewanie się tarczy. Jeżeli na przykład po przykręceniu zacisku tymi śrubkami dwoma, to zaczyna tutaj ciężko pracować, a po zluzowaniu tych śrubek tutaj jest dobrze, to świadczy o tym, że tutaj ten zacisk może za bardzo być za blisko tej tarczy i ten klocek tak jakby się nie mieścił tutaj, czyli być po prostu zacisk nieodpowiedni zacisk, kupiony jakiś zamiennik, który nie jest odpowiednio zwymiarowany. Przykładowo tutaj ten zacisk ma trochę nieprawidłowe wymiary, bo on nie chce się odsuwać dalej. No tutaj dotyka do tego jarzma. Jeżeli się skręci wszystko, to on tutaj dotyka do jarzma i nie odsuwa się wystarczająco daleko od tarczy i powoduje trzymanie się klocka w tarczy. Można sobie tutaj go spiłować lekko. Chodzi tutaj o te powierzchnie. Tutaj musi być szczelina, żeby ten zacisk mógł się cofnąć do jarzma. W miarę używania się klocków ten zacisk będzie poruszał się do środka auta, czyli w tamtą stronę. Będzie pracował właśnie na tych prowadnicach. Będzie się poruszał w tamtą stronę. Na przykładzie tego zacisku zamiennika, który nie był odpowiednio zwymiarowany, tutaj spiłowanie tych powierzchni pomogło w tym, że teraz to wszystko lekko pracuje. Piasta lekko pracuje, wcześniej tutaj się blokowało właśnie przez to, że ten zacisk nie mógł się oddalić wystarczająco od tarczy, bo tutaj przeszkadzało to jarzmo. Oczywiście z czasem, jak te klocki by się tutaj starły od strony zewnętrznej, to wtedy ten zacisk by się przesunął bliżej tarczy, tutaj miałby więcej miejsca i też przestałoby się tu grzać. W tym przypadku jeszcze był taki problem, że nowy zacisk lekko trzymał, trzeba go trochę rozruszać, wcisnąć tłoczek, potem go wcisnąć maszynką, obracać i zaczął lekko pracować teraz. W przypadku, kiedy nie ma tutaj półosi napędowej, to mniej więcej tak powinno to pracować. Jeżeli tu jest półoś napędowa jeszcze dodatkowo, to wtedy będzie to ciężej pracować.